Czołem internet, ja nazywam się Krzysiek Stanio i witam Was w nowym odcinku od Zera do WebDeva. Dzisiaj zajmiemy się, tak jak to było ustalone, wytłumaczeniem i opisaniem tego API, którego użyliśmy w poprzednim odcinku dla naszego view. No i to API będzie miało stworzonego CRUDA na tabelkę z kategoriami, będzie miało zaimplementowanego CORSA, który umożliwi nam pukania cross-domenowe pomiędzy interfejsem a naszym restowym API, żeby mogły sobie gadać pomiędzy sobą swobodnie. No i będzie miało zaimplementowane JVT token, taką autoryzację tokenową. Dodatkowo zrobimy też sprawdzenie, czy zasoby już będą korzystać z tego JVT tokenu. Będą, krótko mówiąc, sprawdzać, czy na pewno jesteśmy, czy przesyłamy token, czy jesteśmy zautoryzowani. Nie zrobimy na razie implementacji tego po stronie view, to sobie zostawimy na następny raz. Tak samo jak na następny raz zostawimy sobie walidację naszych requestów, które wpadają do API. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Ok, zaczynamy. Ja mam tutaj otworzony projekt we view, ten, który robiliśmy ostatnio. Mam go też zaserwowanego. O, tutaj go widać. I tutaj nie możemy się dopukać po kategorie, gdyż albowiem API w tej chwili nie jest zaserwowane. Będziemy się starać je odtworzyć w porządku. I teraz tak. Założyłem sobie bazę danych API 08002. Nazwę oczywiście sobie możecie, jaką chcecie wybrać. No i poleceniem Composer Create Project Laravel API 08002. Tworzę sobie projekt Laravela. No i założę go sobie od razu w Stormie. Tak. API 08002. Enter. Tak jest, w nowym oknie. Dobrze. No i zacznę od uzupełnienia Enva. To wyłączymy, i tak, nazwa bazy danych, no to ta, którą przed chwilą mówiłem, czyli API 08002, nazwa użytkownika to jest root i hasło u mnie 123QWE w porządku. No i teraz tak, zaczniemy od wygenerowania migracji. No i wygeneruję sobie model i migrację dla tabeli z kategoriami, czyli PHP Artisan Make model, kategory i minus m, żeby wygenerowało mi migrację. To samo zrobię dla artykla. Minus m wygeneruje mi migrację. Zwróćcie uwagę, że nazwy modeli tworzę w liczbie pojedynczej, a nazwy migracji, które tutaj się pojawią, database migration, ich jest tu więcej, ponieważ są też migracje dostarczone automatycznie z Laravelem. A może to trochę rozszerzę. Oto co tutaj widzimy w liczbie mnogiej. Laravel sobie to pluralizuje. To ma sens, ponieważ model jest reprezentacją jednego rekordu z bazy danych, więc nazywa się w liczbie pojedynczej. No i tak, migracja z kategoriami będzie miała jedną kolumnę, która będzie typem varchar, odpowiednikiem typu varchar w tym API tego obiektu blueprint jest string, nazwa kolumny name i tą migrację możemy zamknąć, zostawiamy ją w spokoju. Kolejna migracja z artykułami, będziemy mieć tak tytuł i to oczywiście będzie string, no i tekst, odpowiednik kolumny tekst bazodanowej, tu powiedzmy będzie, to się chyba nazywało content, albo body, zaraz zobaczę sobie do tutaj, aha, bo ja nie miałem i tak komponentu do kategorii, więc to nie ma znaczenia, może się nazywać body ta kolumna. No i co, no i wywołam sobie tę migrację PHP artisan migrate, migracje się dodały i teraz gdybyśmy chcieli coś zmodyfikować w tabelach, bo często takie pytania się pojawia, co dalej, no to tak, czy edytujemy migrację i robimy tutaj jakiegoś ifa, który sprawdzi, czy jest już założona ta tabela. Jeśli jest założona, to nie korzystamy ze schema create, tylko schema table i wtedy możemy wykonywać altery, czy tworzymy nowe migracje. Z mojego doświadczenia o wiele lepiej jest zrobić nową migrację,
bo ifowanie tej migracji no nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Tu się po prostu w pewnym momencie zrobi burdel lekki, więc my będziemy chcieli tutaj, no bo tutaj brakuje oczywiście czegoś takiego, brakuje nam kolumny z kategorii ID, no i powiedzmy może jeszcze z user ID, bo będziemy chcieli zapisywać przy artykule, który użytkownik stworzył dany artykuł. Więc tak, stworzymy sobie nową, tym razem samą migrację. Make migrate i nazwa migracji alter table articles. No oczywiście ta nazwa jest taka, jaką migration, jaką sobie wymyślicie. No wiadomo, że to będzie alter, więc ja sobie to nazwałem alter, ona nam się tu zaraz pojawi i będziemy mogli ją uzupełniać. Stworzymy sobie w niej klucz obcy. No, pojawia się migracją. O, jest. No i tutaj nasza metoda app jest wolna. I tak jak mówiłem, nie korzystamy na obiekcie schema stable, tylko nacisk create, tylko korzystamy z table i podajemy na jaką tabelę, na jakiej tabeli chcemy pracować i my chcemy na tabeli articles pracować. I drugim parametrem tej metody jest funkcja anonimowa, która przyjmuje obiekt typu blueprint. OK. No i tutaj tworzymy sobie dodatkowe kolumny w naszej tabeli. Pierwsza z tych kolumn, to może na razie zawinę, to będzie kolumna integer i ona będzie wskazywać na user ID. A druga to jest kategoria ID i ona będzie wskazywać na ID kategorii ID. No i w porządku. I teraz tu jest jedna taka istotna sprawa polegająca na tym, że te kolumny założymy na nie klucze obce. Czyli one muszą mieć taką samą charakterystykę jak klucze główne, a chodzi o to, że klucze główne, gdy coś się staje kluczem głównym, dostaje taki atrybut specjalny, tutaj możemy go zobaczyć w strukturze, o unsigned. I to oznacza mniej więcej tyle, że mówimy w bazie danych, że ta kolumna nigdy nie będzie ujemna, no bo int może być ujemny. I teraz te same właściwości należy nałożyć na te kolumny, czyli musimy tutaj zrobić w ten sposób i to samo musimy powiedzieć tutaj. Signed. OK. Dobrze, złammy sobie tutaj. Kolejną rzeczą, którą możemy, ale nie musimy zakładać, jest to tak zwana kolumna. Tak zwana właściwość, no co jest? No label, która ustawi taki atrybut na naszą kolumnę, mówiący o tym, że przy tworzeniu rekordu ta kolumna może być nulem, krótko mówiąc. Czyli będziemy mogli dodać artykuł, który nie będzie przypisany do żadnej kategorii, nie będzie przypisany do żadnego użytkownika. No i teraz musimy założyć klucze obce na te dwie kolumny. No i tutaj mamy foreign, czyli zakładamy klucz obce na user ID i dalej mówimy, że ten user ID będzie references, tak to się chyba pisze, czyli będzie wskazywał na kolumnę ID w tabeli jakiej? No oczywiście w tabeli users. I dokładnie tą samą sytuację powtórzymy dla kategorii ID i to będzie też wskazywało na ID w tabeli categories. No dobrze, spróbujmy to uruchomić. PHP artisan migrate. No i nie założyło nam, bo nie znalazł artiles. No tak, bo tu jest nie artiles, tylko articles. O właśnie. No i dobrze, stworzył nam, wykonała się migracja prawidłowo. Zajrzyjmy do artykułów, do struktury. Mamy user ID, kategorii ID. Jak widzicie, są oznaczone klucze, jest też oznaczony ten atrybut. Jest też informacja, że może być nulem, ponieważ jest to oznaczone na yes. W porządku. No to możemy przejść do generowania kontrolera. PHP artisan make controller i on się będzie nazywał categories controller minus minus
Source. OK. Ten atrybut minus minus resource sprawi, że nasz kontroler app, http, controller, z kategorii z controller już jest metodami takimi standardowymi dla CRUDA, dla API restowego. No i co? Stwórzmy sobie routing teraz, żeby można było się dostawać do tego. O tak. I teraz tak. Routing oczywiście siedzi w katalogu routes. I my będziemy robić routing dla API, więc uzupełniamy tą sekcję. No i mówimy, że route resource i to będzie categories controller. W teorii, jeśli tutaj jest wszystko ok, możemy już tutaj pukać. Zobaczmy sobie do kategorii spuknięcie. Send. Nie ma. A dlaczego? Bo nie jest zaserwowany. Czyli wchodzimy do katalogu PHP Artisan Serve i to niech sobie tutaj już chodzi. No i postmanem sobie zobaczymy. Bam. Tak, mamy odpowiedź. Jeszcze możemy zrobić return i zróbmy sobie jakąś tablicę. Postman, big, jest odpowiedź. Fajnie. Możemy pracować dalej. Zacznijmy od tego, że zwrócimy sobie listę kategorii z API, czyli kategory app all pociągnie nam wszystkie kategorie. Możemy przesortować od najnowszej i pobrać. I teraz jak pukniemy sobie postmanem, no to mamy pustą tablicę, ponieważ nie mamy żadnej kategorii. To dalej store, czyli dodanie. No i tutaj dodanie do modelu kategorii. Kot mi się dobija do pokoju. O Jezus Maria. No chodź. Przyszedłeś nagrywać ze mną? Kocie? Dobrze. No to tak. Dobrze. Na modelu kategorii wywołamy sobie create i tutaj przekażemy request. Możemy to zrobić tak. Request all. Przekazujemy tu cały request. I teraz, żeby to zadziałało, to musimy w modelu tym app kategorii uzupełnić taką właściwość fill label, czyli mówimy, które pola będą uczestniczyć w tworzeniu rekordu, czyli name. Cicho, lampo. Dobrze. I no i zwrócimy tutaj jakiś response. Return response. No i zwrócimy JSON-a. Na przykład, nie wiem, created no true i status HTTP mówiący o tym, że coś zostało stworzone, to jest chyba 201, o ile dobrze pamiętam. No dobrze, i tu gdzieś mam przygotowane puknięcie postępo, tu jest login API. Dobra, puknijmy, zamieńmy to na posta, czyli post body row JSON name, jakaś nazwa kategorii, jakaś kategoria, send, wykonało, przełączmy się na geta, zwróciło, czyli mamy pierwszą kategorię, czyli w teorii nasze API tutaj powinno już widzieć te kategorie, odświeżmy, no ale nie, ponieważ mamy informację, że nie możemy się dostać do API, gdyż albowiem API nas nie wpuszcza, ponieważ pukamy po różnych domenach. Z domeny localhost jakiejś tam pukamy do domeny 127. No i to jest domyślnie zablokowane. Nie da się czegoś takiego zrobić. Jest na to rozwiązanie. Musimy sobie doinstalować taką wtyczkę do naszej larwy. I to jest tak. Dołączamy sobie to oczywiście kompozerem. Od Laravela wersji 5.5 będzie to pewnie pewne udogodnienie, bo będzie wystarczy, że zrobimy tego Laravel Corsa, zainstalujemy
Laravel sam już go wykryje, sam już wykryje provider, o ile oczywiście ten pakiet to będzie obsługiwał. A teraz jeszcze w tej wersji musimy dodać provider do naszego config app, czyli tutaj mamy config app i tutaj będziemy mieć nasz provider. O, tak, package service provider. I on coś tam jeszcze mówił o tym, żeby uruchomić to globalnie, dokładnie, żeby działał dla całej aplikacji. Czyli wejdziemy sobie do kernela i dodamy ten middleware, żeby chodził sobie globalnie, ale nie globalnie dla całej aplikacji, tak jak mówiłem wcześniej, tylko globalnie dla wszystkich routingów, które się znajdują w API. Bo tutaj mamy to podzielone, te middleware, na trzy sekcje. Globalne dla konkretnych grup routingów i dla konkretnych routingów. My potrzebujemy dla całego routingu API i teraz powinno API już dostawać te kategorie. No i dostaje, mamy kategorie. Pewnie nawet dodawanie nam zadziała, bo zrobiliśmy. Działa, fajnie, fajnie. To idziemy dalej. Pobieranie rekordu. Pobieranie rekordu to jest metoda edit. I teraz tutaj domyślnie Laravel będzie nam wstrzykiwał ID, ale jak mu powiemy, żeby wstrzykiwał nam tu kategorię, ja, to jest komentarz na razie, tak żeby mi się Storm nie pruł. Tutaj tak naprawdę musimy powiedzieć, że chcemy, żeby nam tutaj wstrzyknął tak naprawdę obiekt kategorii i kategory. Tak naprawdę to już nam wystarczy, żeby pobrać rekord do edycji. Wejdziemy do edycji. Do edycji działa. Fajnie, fajnie. No to idźmy dalej. Update. Tutaj ta sama sytuacja. Zróbmy tak, żeby tutaj też nam wstrzykiwał kategory. I kategory. Kategory. Tam na którymś z wcześniejszych filmów tłumaczę, jak to się tutaj odbywa, że on sobie to zamienia na obiekt. No to jest dość proste, no bo wskazujemy w routingu, że tu jest parametr ID i teraz my mówimy, że typujemy, że tu ma być obiekt typu kategorii, czyli to jest wskazanie na model, bo ten kategorii jest modelem naszym i żeby to było w zmiennej kategorii, oczywiście nie musi się tak nazywać. No i Laravel gdzieś tam w jakiś sposób sam wie, próbuje zrobić tak, że weźmie ten model, sprawdzi po jakim, jaki jest klucz główny tego modelu, domyślny, to jest zawsze ID, oczywiście można go zmienić i próbuje wykonać zapytanie pobrania rekordu where ID, ten, który jest w URL-u i dzięki temu wstawia nam tu kategorię. No to jest dość wygodne, no bo teraz nie musimy tutaj go pobierać, tylko mamy już dostępny ten obiekt i możemy wykonać na tym update i przekazać do tego cały request i tak naprawdę zwrócić informację, że się powiodła operacja, czyli tak naprawdę to ze statusem 200 i nasz update tym sposobem powinien już działać. No i działa. No i na koniec usuwanie. Znowu ta sama sytuacja. Nie chcemy tu ID, tylko chcemy po prostu obiekt kategorii. Tak. No i na tym obiekcie kategorii po prostu wykonamy delete'a i zwrócimy informację deleted. No i usuwanie też nam będzie działać. Usuń działa. Czyli widzicie, odtworzenie tego API w przypadku tych kategorii było dość proste. W przypadku artykułów, no to tam będzie po prostu więcej pól do obsłużenia i będzie jeszcze coś takiego jak no tam będziemy mieli taki moment, że przy dodawaniu i przy edycji będziemy musieli pobrać dane z dwóch modeli, no bo będziemy mieli artykuł, a nawet z trzech, bo nie, no dobra, z dwóch, bo artykuł będzie można przypisać do kategorii, czyli będzie select, gdzie będziemy sobie mogli wybrać tą kategorię, ale to zrobimy następnym razem. Jeśli ktoś się porwie na to zadanie i zrobi to samemu, no to pamiętajcie o konkursie, który ogłosiłem ostatnio do dorobienia tutaj tego modułu artykułu, do wygrania jest książka. Dobrze, jedziemy dalej.
No i teraz tak, nasze API oczywiście nie ma walidacji. Tą walidację sobie zapniemy następnym razem, jak dorobimy posty. Teraz skupimy się na autoryzacji JVT tokenem, bo to jest, myślę, bardzo ciekawe. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Zróbmy sobie kontroler. O, jest tutaj, tylko to będzie users controller i on już bez metod. W tym kontrolerze zrobimy sobie metodę, która się będzie nazywać login po prostu. Ona do niej niech wpadnie request czysty. No i dobrze. To jest nasza metoda i zróbmy sobie jeszcze dostęp do tej metody w API. OK. Route. Dostęp będzie metodą post i to będzie po prostu login. I tutaj wskażemy na users controller małpeczka login. W porządku, sprawdźmy to. Gdzieś tu mam przygotowany ten login, nawet już z pobranym tokenem. OK, odpowiada. Założę sobie użytkownika jeszcze w bazie danych, bo nie mam, żeby było na czym testować i zrobię sobie to przez seedera. PHP artisan make seeder users seeder enter. Dobrze, seeder jest też w katalogu database, database seeds jest users seeder. Tu w metodzie run zrobię po prostu user app create i stworzę sobie użytkownika name dyktek pam pam email małpa.dyktek.com password 123 qwe w porządku, tak, tak, tak. No i co? PHP artisan db seed minus minus class user seeder. To jest wywołanie pojedynczego seedera, bo mnie interesuje wywołanie pojedynczego seedera. Źle. Źle, 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 bo dodałem sobie użytkownika z niech zakodowanym hasłem. Dobra, usuwamy go. Zakodujmy to hasło. Bcrypt. Dobrze, teraz jeszcze raz. OK, zamykamy. I tego seedera w zasadzie też możemy zamknąć. Użytkownik powinien mi się pojawić z zakodowanym hasłem. W porządku. No to teraz Laravel JVT. No i tutaj mamy taki pakiet. Tutaj mamy jakieś tam wiki. Installation. Dobrze. No to nie ma polecenia kompozera. To my sobie to poradzimy z tym w ten sposób. Czyli zrobimy tak. Composer require i to. No i wrzućmy sobie ten pakiet. On sobie tutaj mieli. No i znowu musimy dodać informacje o providerze do config appa. Dobrze, tutaj tak. PP. Nasz provider. OK, i tam jeszcze jakieś chyba są, nie Skype, jakieś fasady chyba do dodania, z tego co kojarzę. To jest coś takiego, a może zobaczę, prościej będzie do mojej ściągi, bo to mam przygotowane. Dobra, te dwie fasady musimy dodać. Tylko jeszcze to może zamkniemy i to jest tutaj i dodamy je tutaj. No dobrze. Kolejną rzeczą, którą tam mamy zrobić, jest to, czyli config publish. Tylko to jest wersja dla Laravela 5, czyli to. To nam po prostu skopiuje config domyślny do naszej
do naszego lokalnego konfigu stworzy plik JWT. I z tego co się pamiętam, to jeszcze tak, musimy wygenerować klucz. Dobrze, zobaczmy do tego konfiga. Config JWT jest. No i ten klucz tutaj, można go sobie wymyśleć w głowie i wpisać, albo można go wygenerować tym poleceniem. No i wygenerował się nam tutaj ładnie. To sobie zostawiamy i tak naprawdę to już jest gotowe do działania. To co musimy sobie teraz zrobić, to musimy sobie zrobić gdzie to jest? User controller. Musimy sobie zrobić, uzupełnić metodę login naszą, która będzie nam zwracać tak naprawdę token. No i tak. Metoda login będzie nam odbierać login i hasło od użytkownika, tak naprawdę e-mail i hasło. To co widzimy tutaj, pukam e-mail, hasło do metody login postem. Przejdźmy teraz. Ok, muszę kontrolować czas nagrania. Przejdźmy teraz do naszego user controller, metoda login i tak. To co musimy zrobić, no to odwołać się do naszego, skorzystać z tego naszego JWT tokena. No i tak, zrobimy sobie usa tutaj fasady i teraz zrobimy sobie coś takiego, user data równa się request only i wyciągniemy z tego requestu to co nas interesuje, czyli e-mail oraz password i będziemy to mieli takie kredenszale do naszego mechanizmu logowania i tutaj to by wyglądało tak. Zrobimy sobie zmienną token i odwołamy się JWT auth i to jest attempt i przekazujemy user data. Zróbmy echo tego tokenu, zobaczymy co tu się wydarzy. Bam, jest token, zalogowało mnie. Zmienię hasło, nie ma tokenu, czyli powiedzmy, że działa. Jest token, w porządku. No to teraz zróbmy coś takiego, że jeśli nie ma tokenu, no bo to się nie powiodło, no to zrób return, response JSON i tutaj error invalid login or password. I bold 401 to jest bold informujący, że unauthorized, czy jak to się wymawia po angielsku. A tak, to mamy 200 token i zwracamy token. No wiadomo, że jeśli będzie bold, to to zastopuje działanie tego i tym sposobem mamy zrobioną metodę do logowania, czyli mamy tak zwracany ładnie token, tak, mamy nieprawidłowy token, status 401, w porządku. No to jak już mamy ten token, to teraz jakby zabezpieczyć nasze kontrolery. No, możemy to zabezpieczyć na dwa sposoby. Albo możemy to zabezpieczenie dodawać tutaj pojedynczo do każdej akcji, no ale to nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie. Albo możemy to zrobić globalnie poprzez middleware'a. Zabezpieczenie pojedynczej metody, ja je po prostu skopiuję, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Wejdę sobie do jakiegoś mojego, o tutaj to mam na przykład. I w metodzie index robimy sobie coś takiego, że odwołujemy się do JWT parse token, wywołujemy authenticate. No i jeśli tutaj nie znajdzie tego użytkownika, no to się wywali po prostu błędem 401. Jeśli będzie jakiś tam błąd, no to wywali informację missing token. No i oczywiście to jest zrobione w try catchu. Możemy sobie to dodać do usa, zobaczyć jak to działa w praktyce. Czyli w categories, tutaj mamy categories, getem, pukniemy. Nie ma tokenu, więc jest missing token. Token możemy dodać na dwa sposoby. Ten sposób nie jest zbyt szczęśliwy, no ale powiedzmy, pokażę za chwilę inne. Tutaj. No i jest, zwrócił dane, bo przekazaliśmy poprawny token. Drugi sposób jest taki, że tutaj w headers, to sobie stąd wywalimy.
dodamy taki nagłówek authorization, poprzedzimy to tym barrel, to jest chyba po angielsku tragarz, dobra, nieważne, no i wklejamy nasz token, ten aktualny, który mamy, czyli ten, wysyłamy zwraca, czyli nie musimy dokładać go do URL-a, czyli nie będziemy musieli po stronie puknięć XHR-owych w view dodawać do geta tego tokenu, tylko napiszemy sobie tam middleware, który podepnie się pod każdy request HTTP i jeśli tylko będzie aplikacja miała token, to doda do każdego requestu, do każdego requestu XHR-owego, czyli do każdego puknięcia do API, doda automatycznie ten klucz authorization razem z aktualnym tokenem i tym słówkiem. Dzięki temu nie będziemy musieli chodzić po wszystkich puknięciach w naszym interfejsie we view i dodawać tego nagłówka, albo dodawać go co gorsza do geta. Więc po stronie view rozwiążemy to globalnie i teraz jeszcze po stronie larwy wypadałoby to rozwiązać globalnie, no bo nie będziemy do każdej metody doklejać czegoś takiego i tutaj przychodzi nam z pomocą middleware, który jest dostarczony razem z tym pakietem. Dobrze, no to teraz zróbmy tak. Musimy do kernela dodać middleware i to będzie middleware, który będzie, tak jak mówiłem, mamy globalne middleware, middleware dla konkretnych routingów i dla grup routingów i dla routingów samych w sobie. No bo grupy routingów, no to jest ten plik API, PHP, web, PHP, console, tak to się nazywa, console, tak, console i tak dalej, a my chcemy dla konkretnych routingów, z tego względu, że musimy mieć routingi, które są uwolnione od sprawdzania tokena, choćby routing związany z logowaniem użytkownika, on musi być uwolniony od sprawdzania tokena, no bo ktoś jest niezalogowany, to loguje się po to, żeby token uzyskać, prawda, w porze. No to tak, no to tu sobie go dodamy i to się nazwę sobie to tak, auf JVT. I ten middleware jest, tutaj go mam, zaraz sobie go znajdę. Kernel, o tak. Dziękuję Ci, Tymon, za taki super middleware. Dobrze. I teraz jakby ten middleware odpalić w routingu? Otóż bardzo prosto, to zamkniemy, bo tam już nam niepotrzebne, to też, API. I teraz tak. Zrobimy sobie grupę routingów. Grupę routingów można zrobić między innymi po to, żeby podpiąć pod całą grupę jakiś konkretny middleware albo cokolwiek innego. Najczęściej są to middleware'y. I to się robi coś takiego. Route, group i tutaj jest taka tablica konfiguracyjna. Middleware i nasz się nazywa auth JVT. Drugim parametrem jest funkcja anonimowa i to, co ma się zawierać w tej grupie, po prostu jest tej funkcji anonimowej i tak naprawdę tyle. Wszystkie kolejne kontrolery czy tam resursy, które będziemy chcieli zabezpieczyć tym middlewarem, no to po prostu zamkniemy sobie w tej grupie jako kolejne elementy, kolejne, tak naprawdę. W porządku. Login oczywiście pozostaje poza grupą. No i zobaczmy, co nam na to nasze API. Odświeżmy sobie. No i nasze API 400, mamy informację, że nie jest fajnie. No i mamy token not provide. Zgadza się, bo myśmy nie dostarczyli. Krótko mówiąc, nasze view nie dostarczyło tokena. I ono dostarczy ten token poprzez middleware. Więc zasadniczo po stronie API mamy to już zrobione. Po stronie API następnym razem zrobimy jeszcze tak. Opcję wylogowywania, opcję refreshu tokena, bo nasz token, z tego co kojarzę, on domyślnie ma lifetime godzinę. I po stronie naszego API view zrobimy sobie middleware i taki obiekt autoryzacyjny, który to będzie nam dodawał ten nagłówek tokena albo nas wylogowywał. Przy okazji poznamy sobie taki element architektury Flux, nie pamiętam jak to się wymawia, który będzie nam przechowywał globalny stan naszej aplikacji, globalny stan polegający na tym, że użytkownik jest zalogowany,
albo zalogowany nie jest. W porządku, no to chyba tyle na dzisiaj. Kod oczywiście będzie na GitHubie, a użyte komendy na moim blogu. Zapraszam do oglądania. Cześć.